Sylwetki polskich gangsterów. Renifer i Tato z Torunia. Adam R., pseudonim Renifer, w przestępczym środowisku Torunia miał opinię bezwzględnego i nieprzewidywalnego. Jego kartoteka policyjna zaczęła wypełniać się już w latach 70. Kradzieże i włamania, jakich dokonywał, sprawiły, że już za młodu trafił do poprawczaka. W 1983 roku został skazany za gwałt zbiorowy. W Toruniu uchodził za szefa gangu zajmującego się ściąganiem haraczy od lokalnych przedsiębiorców i agencji towarzyskich. Mówi się, że przez jakiś czas kontrolował także toruński rynek narkotyków. Przed sądem nigdy nie ukrywał, że przez wiele lat był związany ze środowiskiem przestępczym. Twierdził nawet, że w nim wyrósł. Nigdy natomiast nie podkładał bomb i nie nastawał na niczyje życie. Utrzymywał, że to metody działania młodych, którzy chcą przejąć po nim rynek. Renifer na gangsterski szczyt wspiął się u boku toruńskiego oszusta Edwarda Eś, pseudonim Tato, postaci znanej z tak zwanej afery węglowej. Po rozbiciu grupy Taty, Adam R. wyrósł na przywódcę lokalnej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami towarów, wymuszeniami haraczy i narkobiznesem. Trzymał wszystkich twardą ręką i miał posłuch wśród ludzi. W połowie lat 90. Renifer popadł w konflikt z Andrzejem B., pseudonim Banan z Chełmży, który próbował przejąć jego interesy, w czasie gdy ten pierwszy przebywał w więzieniu. Kiedy Adam R. wyszedł na wolność, Banan dokonał zamachu na jednego z jego kompanów, podkładając mu bombę. Kilka dni później, w odwecie, Renifer skrzyknął grupę kilkudziesięciu mężczyzn, z którą pojechał do Chełmży w celu odszukania sprawcy zdarzenia. Jak przyznał później prokurator, ilość osób, jaką potrafił zorganizować toruński gangster, świadczyła o posłuchu, jakim się cieszył, oraz niezwykle silnej pozycji w lokalnym półświatku. Kolejną ofiarą grupy Banana miał być sam Adam R. W połowie listopada 1998 roku w barze U Kota przy ulicy Mickiewicza w Toruniu siedział Renifer oraz kilku jego żołnierzy. Banan wysłał do lokalu jednego ze swoich ludzi w celu podłożenia kolejnej bomby. Ta jednak wybuchła za wcześnie, w konsekwencji czego napastnik zginął na miejscu. Niedługo potem Renifer i Banan mieli okazję spotkać się w cztery oczy w toruńskim sądzie, gdzie odbywała się rozprawa przeciwko Edwardowi Eś, pseudonim Tato. W procesie jednym z oskarżonych był również sam Andrzej B. Przed salą czekał na niego Renifer ze swoimi ludźmi. Doszło wówczas do głośnej w całym kraju strzelaniny w budynku sądu. Za udział w tym zdarzeniu 10 mężczyzn skazanych zostało na karę od pół roku do 3 lat więzienia. Kolejnym poważnym przeciwnikiem Renifera stał się Dawid B., pseudonim Dawidek. Człowiek, który na lokalnym rynku zajmował się przemytem spirytusu i papierosów. Do jego grupy zaczęli przechodzić również ludzie Renifera, co nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Dawidkowi dwukrotnie podłożono bombę. Próbowano go również zastrzelić, jednak uratowało go to, że napastnikowi zacięła się broń. Kiedy w 2000 roku pod toruńskim hotelem Filmar od strzałów z kałasznikowa zginął mężczyzna, mówiło się, że ofiarą był Grzegorz H., współpracownik Renifera, który przeszedł do grupy Dawida B. Atak miał być karą za jego nielojalność. W rzeczywistości jednak zabity został Paweł S., handlarz narkotyków i kolejny z konkurentów Renifera. Paweł S. już wcześniej miał do czynienia z ludźmi Adama R. Kilka miesięcy przed zamachem został przez nich brutalnie pobity w okolicach ruin Zamku Krzyżackiego. Wszystko wskazywało więc na to, że to Renifer zlecił jego zabójstwo. W tym czasie przeciwko Adamowi R. przeprowadzono już śledztwo w sprawie ściągania haraczy od toruńskich restauratorów. Jesienią 2000 roku dla toruńskiego gangstera i jego grupy nastały ciężkie czasy. Zatrzymano ponad 20 ludzi uważanych za żołnierzy Renifera. Prawie wszyscy na długo trafili do aresztu. Adam R. zdążył jednak zniknąć. Mówiło się wówczas, że ktoś go ostrzegł. Szczęście Renifera nie trwało jednak długo. Wpadł w październiku 2002 roku w bydgoskim Fordonie. Zatrzymali go policjanci z bydgoskiej specgrupy, wspierani przez toruńskich funkcjonariuszy operacyjnych, którzy na ulicy wyciągnęli go z taksówki.
Adam R. był kompletnie zaskoczony. Na ucieczkę nie miał najmniejszych szans. Akcja była skrupulatnie przygotowana, a gangster obserwowany od kilku dni. Renifer podczas zatrzymania posiadał przy sobie broń i fałszywe dokumenty. Na tę akcję ściągnięto z Torunia funkcjonariuszy, którym wygląd Renifera był dobrze znany, ponieważ po 2 latach bandyta ten był podobno tak zmieniony, że nie rozpoznawali go nawet najbliżsi. Z postawionych mu 9 zarzutów udowodnić zdołano jedynie 6. Najcięższe z nich dotyczyły co najmniej 1,5-rocznego kierowania grupą przestępczą, pobicia 2 konkurentów na Zamku Krzyżackim, a także gróźb karalnych i ściągania haraczu od agencji towarzyskiej. Nie utrzymały się natomiast zarzuty wymuszenia rozbójniczego od szefa ośrodka w Kamionkach oraz w jednej z kafejek internetowych. W konsekwencji Renifer został skazany na karę wieloletniego więzienia. Dziś Adam R. ma 60 lat. Po raz ostatni zrobiło się o nim głośno we wrześniu 2014 roku, kiedy to został zatrzymany do sprawy gangu Ożarowskiego. Zarzucono mu kupno broni palnej i materiałów wybuchowych. Edward Eś, pseudonim Tato. Był słynnym toruńskim oszustem. Podejrzewano go także o dowodzenie potężnym gangiem wymuszającym haracze i kradnącym samochody. Kierowania grupą przestępczą nie zdołano mu jednak udowodnić. Przed sądem stanął natomiast jako oskarżony w sprawie tzw. afery węglowej. Przekrętu, o którym swego czasu było głośno w całym kraju. Edward Eś był niekwestionowanym pionierem w wyłudzaniu towaru na odroczony okres płatności. Tą metodą Tato i jego ludzie wyłudzili w całym kraju towary, których wartość opiewała w sumie na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Próbowali również wyłudzić kolejne 2. Schemat działania był prosty. Ludzie Taty zakładali spółki, które następnie zamawiały od różnych firm towary na odroczony termin płatności. Do zapłaty nigdy nie dochodziło, natomiast spółki uzyskany w ten sposób towar fikcyjnie odsprzedawały Edwardowi Eś i likwidowały swoją działalność. Towarem był głównie miał węglowy, ale zdarzały się również materiały budowlane. Tato sprzedawał towary taniej niż po cenie rynkowej i tym sposobem zawsze miał zbyt. Proceder ten trwał nieprzerwanie aż do maja 2001 roku. W wyniku toczącego się przed toruńskim sądem procesu skazano wówczas 16 wspólników Taty, a sam boss otrzymał wyrok 7 lat pozbawienia wolności. Tatę za kraty posłał jednak dopiero sąd apelacyjny w Gdańsku. Stało się to wskutek złożenia przez prokuraturę zażalenia na decyzję toruńskiego sądu, który mimo skazania przestępcy na karę 7 lat pozbawienia wolności za aferę węglową, pozwolił mu pozostać na wolności aż do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu pierwszej instancji. Gdański sąd zdecydował również, że razem z Edwardem Eś do aresztu trafi kilku jego najbliższych współpracowników. Wykonywanie poleceń sądu przychodziło policji niezwykle mozolnie. Zatrzymano wprawdzie jednego z oskarżonych, Jacka S., pozostali zdążyli jednak już zniknąć. Jako pierwszy o 4 nad ranem na komendę stawił się Dariusz M. Utrzymywał, że w ręce policji zdecydował się oddać rzekomo za namową żony. Następnego dnia wyjaśniły się również losy księgowej Taty. Odnalazła się bowiem w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu, gdzie trafiła już dzień po decyzji gdańskiego sądu. Sam Tata, który pozornie wyszedł z sądu, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, na jakiś czas zniknął z oczu organom ścigania. Policja uznała więc, że skazany ukrył się i złożyła wniosek o wydanie listu gończego. Zatrzymano go dopiero 5 roku później na terenie Czech. Podczas gdy Tato odsiadywał swój 7-letni wyrok, Toruń stał się poligonem dla walczących o wpływy gangsterów. Porachunki gangów, strzały na ulicy i wybuchy bomb stały się w tym mieście codziennością. 66-letni dziś Tato wyszedł na wolność już na początku 2007 roku, 8 miesięcy przed ostatecznym terminem. Jak podkreślano we włocławskim więzieniu, zasłużył sobie na to dobrym sprawowaniem. Sąd wziął bowiem pod uwagę fakt, że ponad 70 razy był nagradzany przez strażników więziennych za wzorowe zachowanie. Mówiono, że na wolności Tato również był dżentelmenem, a przynajmniej za takiego chciał uchodzić. Zawsze uśmiechnięty, szarmancki
w dobrze skrojonym garniturze.